pojechałem do Warszawy i pomyślałem sobie, muszę zrobić tak, że muszę zacząć od jakiegoś bardzo wielkiego artysty i jego przekonać. Jak jego przekonam, to potem będę przekonywał następnych. Studiowałem wcześniej w szkole teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorskim. Moim profesorem był wielki, wybitny, niezwykły aktor Jan Świderski. Poszedłem do niego i powiedziałem, panie profesorze, mam możliwość zrobienia Dziadów w Katowicach. Czy pan by mógł wziąć w tym udział? Świderski popatrzył na mnie i powiedział, a co ja miałbym robić? Ja mówię, chciałbym, żeby pan był Konradem w Dziadach, starym Konradem w Dziadach, że mamy taką koncepcję, że młody Konrad słyszy głos, jak ci dzisiaj ludzie słyszą głos tamtych ludzi, jak tamci ludzie słyszeli głos poprzednich pokoleń, żeby był jakiś znak poprzedniego pokolenia. I Świderski powiedział, dobrze, proszę bardzo. Bardzo byliśmy bliskimi sobie ludźmi, byłem jego ukochanym studentem, więc liczyłem na to, że on się zgodzi i on się zgodził. I później już jak szedłem do każdej następnej osoby, to mówiłem, mam zgodę, nie wiem, Świderskiego. No to ta osoba mówiła, no jak Świderski cię zgodził, no to ja się zgadzam. I tak jedno nazwisko po drugim. Do Daniela Olbryskiego poszedłem. Potem trzeba było znaleźć większą ilość aktorów i okazało się, że nasza realizacja będzie miała miejsce wobec tego w przełomie czerwca i lipca. To okazało się, że Teatr Polski w Warszawie akurat ma urlop. A tam byli wielcy polscy aktorzy. Justyna Kreszmarowa, Kalina Jędrusik, Krzysiek Hamiec, Pokora, Bilewski, Alberczak. I więc poszedłem do tego teatru, bo wiedziałem, że oni będą wtedy na urlopach i że mam szansę nie myśleć o tym, że są zajęci, że muszą wracać na przedstawienia czy cokolwiek takiego i że będzie szansa na to, żeby ich poprosić o to, żeby wzięli też w tym udział. No i oni wszyscy się zgodzili, jak słyszeli. Jak już miałem Świderskiego i Olbryckiego, to potem miałem Jędrusik. Jak miałem Jędrusik, to miałem... No i tak po kolei, jedna osoba po drugiej. Pojechałem do Cześka Niemena i powiedziałem, on siedział już w studio w Teatrze Narodowym, miał w pokoju tam 103 na górze swoje studio nagraniowe. Poszedłem do niego i powiedziałem, że chciałbym, że robimy tragedię, że będą Dziady, Kordian, że chciałbym, żeby on napisał do tego muzykę. Niemen powiedział, no dobrze, a ile mamy na to czasu? Ja mówię, nic nie mamy, bo przedstawienie ma być w czerwcu. Albo w lipcu, no za chwilę. Niemen na mnie popatrzył i powiedział, to w żadnym wypadku jest niemożliwe. Jestem urodzony na Wileńszczyźnie, to jest za bardzo mi bliskie, żebym się podjął realizacji czegoś, co będzie za chwilę, to trzeba nad tym bardzo popracować. On był strasznie takim serioznym człowiekiem i takim, wszystko było u niego poukładane jak diabli. A ja wydawało mi się, że nie może być to nikt inny, że w nim właśnie jest i ta wileńskość, i ta polskość, i że jest bardzo głębokim człowiekiem, a równocześnie, że ta jego muzyka jest muzyką, na której się wychowało moje pokolenie. Więc powiedziałem jemu, że nie wyobrażam sobie, żeby on mógł na mnie pomóc. Nie, on powiedział nie. Nie przekonasz mnie. No więc ja powiedziałem trudno. Poszedłem do drzwi w tym jego studio nagraniowym. Zamknąłem te drzwi od wewnątrz na klucz. Podszedłem do okna i wrzuciłem ten klucz przez okno z trzeciego piętra Teatru Narodowego i powiedziałem, nie wyjdę stąd, kurwa, dopóki to nie będzie zrobione. I on tak się na mnie patrzy, myśli sobie, że jakiś facet zwariował czy co. No ale... No i usiadł.
i spytał mnie, a co to miałoby być za muzyka? Ja mówię mu, słuchaj, ja bym chciał, żeby to była taka muzyka, jak jest taka piosenka Wróć Jasieńku, z wojenki wróć, tylko gdybyśmy ją zagrali na połamanych skrzypcach. I to była jedyna rzecz, którą powiedziałem, co ja słyszę w tych dziadach i w tym kordianie. I on tak zaczął tych dźwięków szukać i tak żeśmy siedzieli całą noc do rana. Ja miałem przy sobie scenariusz, czytałem mu fragmenty, on grał. No i właściwie rano była gotowa ta muzyka. Daliśmy się obaj przez okno, żeby nam ktoś poszedł po ten klucz, który gdzieś tam leży, żeby otworzył nas stamtąd. Daniel Olbrychski, którego namawiałem, żeby zagrał Konrada, słuchał tego i powiedział: cholera, ja nie wiem. Na to Mirek Kin powiedział: jeśli pan nie zagra, to Adam Mickiewicz którejś nocy kopnie pana w dupę z tamtego świata. I Olbrychski się zaczął śmiać i powiedział: tak, ten argument mnie przekonał. Rzeczywiście, no po to zostałem aktorem, żeby nie być kopniętym przez Mickiewicza w dupę. Dobrze. No i takimi metodami, takimi rozmowami okazało się, że tak, że mamy podpisy tych ludzi.